Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj taki temacik. Obiecałem sobie wyremontować motorownię przed 2020 rokiem, no i niestety będę się musiał zmieścić, choć jeszcze rok został. Natomiast nie o to, słuchajcie, chodzi. Mamy silnik. Tak jak tutaj widzicie, jest to silnik Arbusa, chłodzony powietrzem. No i ktoś, słuchajcie, po amatorsku go robił. Tak jak widzicie tutaj, częściowo gdzieś tam połamane klatki. Ja już, słuchajcie, zdemontowałem sobie dwa gary, a powiem wam dlaczego. Otóż jak się okazało, są, słuchajcie, luzy na panewkach. Panewka, słuchajcie, niestety ma luz każda jedna. I słuchajcie, chciałem wam powiedzieć i podzielić się z wami taką informacją, że w takich silnikach, jeśli macie panewki główne dobre, to panewki, słuchajcie, korbowodowe możecie wymienić bez rozbierania silnika, czyli bez jego rozszczelniania, ale mówię, warunek jest taki, że macie tam te panewki dobre. Bo słuchajcie, często gdzieś tam znajomi do mnie dzwonią, którzy mają tego typu silniki, i problem jest jaki? Problem jest taki, słuchajcie, że cylinder, który jest, bardzo często gęsto jest zapieczony. I tu, słuchajcie, macie już wyjętego tłoka i cylinder tutaj na tej powierzchni dookoła siedzi, po prostu jest zaklinowany tam. No i ludzie właśnie bardzo często biorą młotki, biją. No wiadomo, młotek to jest pierwsza podstawowa sprawa. Natomiast ten rant, który tutaj jest, ten gruby, to jest rant, który zaczyna zacierać się tam w bloku, w tym karterze, i dlatego niestety rozebrać się tego nie da. Także słuchajcie, pokażę wam metodę, tylko że rzecz jest jaka. Wiadomo, że do wszystkiego potrzebujecie cierpliwości. Nic na hura. Przede wszystkim, co potrzebujecie? Potrzebujecie palnik. No i teraz, słuchajcie, jest jeszcze jaka sprawa. Jeśli zakupujecie tego typu palnik, kupcie sobie taki, który pracuje pod każdym kątem. Ja, słuchajcie, mam tutaj. Tak to wygląda. To jest palnik, który możemy odpalić. Nie wiem, czy będzie widać. No, słuchajcie, pod każdym kątem pracuje. Bo normalne, zwykłe palniki mają to do siebie, słuchajcie, że jak się go obraca, niestety działać nie chce. No i kolejna sprawa jest jeszcze jaka. Do tego typu zabiegu, no, pominę śrubokręt, że potrzebujemy płaski. Ale słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Do tego używamy młotka aluminiowego. No i też nie mówcie, słuchajcie, że was nie stać na młotek aluminiowy. Jak macie garbusa czy silnik garbusa, no to myślę, że taki młotek dla was to będzie nic. A przyda się wam nie na raz. No i słuchajcie, przede wszystkim jaka jest rzecz. Żeby coś można było tutaj zrobić przy tego typu silniku, to ja wam pokażę. Nie wiem, czy to będzie, słuchajcie, widać. Myślę, że będzie. Musimy niestety podgrzać, słuchajcie, musimy podgrzać powierzchnię dookoła tą kartera, który jest, czyli tą obudowę. Nie podgrzewamy, słuchajcie, cylindra, jest to ważne. Cylindra nie podgrzewamy, żeby się on nie zrobił gorący. Tylko i wyłącznie, słuchajcie, podgrzewamy tą tutaj powierzchnię, która jest dookoła. No wiadomo, słuchajcie, aluminium ma tendencję do rozszerzania się, łatwo się nagrzewa. Także bierzemy palnik, odpalamy, no i po prostu jedziemy, nie? To jest cylinder jeszcze, słuchajcie, który był nierozbierany w ogóle. A luzy niestety zaworowe są. Nie zaworowe, tylko, kurczę, korbowodowe. Nie wiem, czy się wcześniej nie pomyliłem, nie powiedziałem przez pomyłkę zaworowe. Być może, ale co to pomyłka, nie? W każdym razie chodzi, słuchajcie, o luzy na czopie, na wale. Silnik, słuchajcie, wygląda dosyć ładnie. Jest, widzę, dosyć solidnie odnowiony, ale stało to na wystawie, więc miało to ładnie wyglądać. No i chyba tak było, natomiast niestety po zapaleniu by się bardzo tłukł, co wyszło przy przypadkowym rozkręceniu głowicy, żeby podglądać, jak to wszystko wygląda w środku. Dlatego warto, nie? No i przede wszystkim, co, słuchajcie, rozgrzewamy tą obudowę, bo musimy.
No i teraz co potrzebujemy? Postukać, żeby zruszyć, słuchajcie, starą rdzę. No i przede wszystkim, słuchajcie, na tyle bicia już jest koniec. Dlatego, że aluminium, słuchajcie, bardzo dobrze wciąga ciepło. No i bardziej jak pewne, że ta powierzchnia już została wychłodzona, ale niemniej jednak jakbyśmy tutaj, słuchajcie, przyglądali się, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie widać, to już zaczyna się robić powoli szczelinka między cylindrem a tym, tak jak widzicie. Czyli zaczyna powoli nam po prostu puszczać. Czyli to co chcemy osiągnąć, nie? No ale co? Musimy brać, grzać. Ale... Teraz patrzcie, jaką farbą został silnik pokryty, że ja palnikiem biorę i ta farba dalej jest na silniku. No właśnie, czyli jednak się da. No i następna tura. Jedyną, słuchajcie, rzeczą, którą możemy teraz aktualnie zrobić, nie wiem, czy mi się uda. No niestety nie uda mi się, muszę przenieść klucz, wepchać po prostu tego tłoka, żeby cylinder troszeczkę bardziej mógł pracować, aczkolwiek nie jest to do końca tak, bo wiadomo, że on i tak na korbowodzie będzie sobie pracował. No i słuchajcie, szczelinkę już mamy na tyle dużą, że tutaj widzicie, już mogę włożyć śrubokręt. Ale grzejemy dalej, nie? Przede wszystkim, słuchajcie, do takiego czegoś nie używajcie młotka stalowego. Naprawdę wierzcie mi, że się nie sprawdzi. Dlatego, że bijąc powierzchnię cylindra, najnormalniej w życiu możecie go uszkodzić. A jest bardziej pewne, że go uszkodzicie. A bicie przez drewienko naprawdę się nie sprawdza w tym przypadku. No i słuchajcie, przede wszystkim cierpliwości, nie? A przy okazji, słuchajcie, zapraszam do subskrybowania kanału. Nie boli, a słuchajcie, przydaje się czasem. Filmy gdzieś tam mogą się czasem wam przydać, tak to naprawdę zapraszam. No i też liczę, słuchajcie, z waszej strony na łapeczkę w górę. Choć tych łapeczek, słuchajcie, nie chcecie dawać, mimo że filmy oglądacie i się wam przydają. Dziwne dla mnie. Dlatego mówię jeszcze raz, jak macie możliwość, proszę, kliknijcie tę łapeczkę w górę. Dla mnie ma to, słuchajcie, bardzo duże znaczenie, bo ja staram się wam pomagać. No i dobra, pukamy sobie. Jak już się na tyle odchylił, możemy delikatnie stuknąć tutaj. Nic więcej nie robimy z tym śrubokrętem.
Patrzcie, jaka dziura powstała tam. Natomiast słuchajcie, niestety cierpliwości. Dalej grzejemy. Także widzicie, że śrubokręt się tutaj na tym etapie przydaje. No i bierzemy się za pukanie. O, no i widzicie. To, co chciałem Wam właśnie pokazać. Mamy, słuchajcie, wycofany nasz cylinder. No i coś, słuchajcie, ściągamy go do tej pozycji, dopóki nam nie zaczną wychodzić pierścienie. Teraz nam pozostaje zdemontować, tylko muszę iść po kleszcze, zdemontować, słuchajcie, sworznia, wysunąć go. On musi wyjść tutaj w tą stronę na zewnątrz, bo wiadomo, że w tamtą stronę nie wyjdzie. No i tak jak zobaczcie, jak Wam pokażę. Patrzcie, jaki jest luz, jeżeli to będzie widać. Potężny luz na korbie. To jest właśnie to, słuchajcie, czego ktoś tam gdzieś kiedyś nie dopracował i tak sobie zostało, nie? No to jest to. I słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa, którą muszę się z Wami podzielić. Jeśli będziecie uszczelniali, to pamiętajcie, składamy na tej samej zasadzie. Podgrzewamy, żeby ładnie Wam cylinder wszedł. Tylko ważna jest sprawa taka. Macie przygotowany tłok. W ten sposób. Dokładnie tak. Aha, słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, o której Wam powiem. Patrzcie, na tłoku macie przesunięcie, sworznia. Widzicie to? Pewnie widzicie, nie? Nie jest symetrycznie tutaj rozstawiony. No i to jest, słuchajcie, bardzo ważne. Jak ściągacie tłoka, a macie tego typu, to zwracajcie uwagę, w którą stronę macie przesunięcie. Generalnie rzecz jest jaka, żebyście widzieli, o tak jak mniej więcej po tym u mnie. A zresztą bez różnicy. Będziecie obserwowali u siebie. W każdym razie, słuchajcie, jaka rzecz. Tą powierzchnię tutaj, jak nie macie uszczelki, smarujecie jakąś pastą, masą uszczelniającą na wysoką temperaturę. Możecie dać uszczelkę jak macie, chociaż mało prawdopodobne, że się sprawdzi. Ale masa spod cylindra, słuchajcie, na wysoką temperaturę Wam no, nie zrobi krzywdy. Bynajmniej nie dajcie, słuchajcie, silikonu. Silikon to jest jakaś substancja, która za jakiś czas i tak puści, nie? A jak zresztą, dajcie co chcecie. W każdym razie tu smarujemy tą powierzchnię. Podgrzewamy elegancko kartera, oczywiście odtłuszczonego. Zakładamy, plum, wciskamy sworzeń, bo ten idzie tak, wciskamy sworzeń, wkładamy zabezpieczenie na tłoka, no i powoli składamy silnik, także słuchajcie, bardzo prosto. No w każdym razie, słuchajcie, jeszcze ta rzecz, o której Wam powiedziałem wcześniej. W tym silniku możecie wyciągnąć korbę, tu widzicie, nie ma korby. Wykręcacie ją po prostu bez rozbierania, rozszczelniania całego kartera. Odkręcacie sobie śruby na kluczyk 14. Spokojnie wyciągacie korbę tutaj, trzymając panewkę, to zamknięcie panewki, które jest to dolne. Obrócicie ją, wysuniecie. Później tak samo musicie zrobić, przytrzymać ją tylko czymś przy skręcaniu. I wszystko ma ręce i nogi. Także słuchajcie, jak filmik się komuś przydał, zapraszam naprawdę do subskrybowania. Łapeczka, słuchajcie, w górę, jeżeli się filmik przydał ogólnie. No i cóż mogę powiedzieć? No dziękuję za oglądanie, za zaufanie, za Wasz czas. I cóż, do zobaczenia jakiś w następnym filmiku. Cześć.